Cześć wszystkim, Tomasz z tej strony i witam znowu w koszarach tradingu. W tym filmie chciałbym pomówić o temacie związanym głównie z ekosystemem Solany oraz z tym, w jaki sposób można szukać tam projektów na wczesnym etapie, głównie jeżeli chodzi o memcoiny, ponieważ Solana jest to sieć głównie przeznaczona właśnie do tego typu aktywów. Możemy powiedzieć, że Solana jest taką królową memcoinów, jeżeli chodzi o obecny cykl, a jak pewnie większość z Was już zauważyła, memcoiny są tą narracją, która moim zdaniem i zdaniem też dużej ilości osób będzie główną narracją właśnie tego całego cyklu. Tak jak powiedzmy w tamtej hoście, taką główną narracją było NFT oraz Metaverse. Tak teraz właśnie uważam, że memcoiny przejmą właśnie tą rolę, którą wtedy odgrywały tamte narracje i to one w tym cyklu będą dawały zrobić najwięcej, co już zresztą wielokrotnie udowodniły. Jeżeli chodzi o Solany, to jest to taka sieć, która przyciąga do siebie dużą liczbę osób, szczególnie osób początkujących z uwagi na to, że jest to sieć bardzo tania, bardzo szybka, bardzo taka łatwo dostępna właśnie dla większości osób, nawet takich dysponujących małym kapitałem, no bo tutaj te transakcje powiedzmy kosztują jakieś tam ułamki centów. W przeciwieństwie do Ethereum, gdzie potrafi to kosztować nawet kilkaset dolarów, jakaś tam pojedyncza transakcja, kiedy gas fee jest akurat na wysokim poziomie. Więc jest to sieć, która jest bardzo popularna. Patrząc sobie nawet obecnie na wolumen, jeżeli chodzi właśnie o cały rynek krypto, no to widzimy, że w ciągu ostatniego tygodnia Solana przebiła Ethereum pod kątem wolumenu praktycznie dwukrotnie. Tutaj wolumen na Solanie to jest około 16,5 miliarda, a na Ethereum jest to około 8,8 miliarda, więc naprawdę tutaj jest spora różnica, jeżeli chodzi właśnie o te dwie sieci. No i w tej chwili właśnie Solana pokazuje, że po prostu no, ma w sobie tą siłę. I tak samo widać to na samym tokenie Solany, który w tej chwili jest jednym z altcoinów, który radzi sobie najlepiej na rynku. Jak patrzymy sobie chociażby na pierwszą dziesiątkę, no to widzimy, że jest to tak naprawdę jeden tylko z dwóch projektów, który praktycznie jest na plusie i to na całkiem sporym plusie, bo jest to około 8,5%, więc jak na projekt, który ma market na poziomie około 79 miliardów dolarów, no to jest to dobry wynik. I z uwagi właśnie na to, że Solana przyciąga do siebie sporo nowych osób, sporo osób początkujących, to chciałbym właśnie zrobić taki materiał, gdzie po prostu pokażę krok po kroku, w jaki sposób tutaj warto jest działać, jakich narzędzi warto jest używać, jak po prostu weryfikować projekty i po prostu jak do tego wszystkiego podejść, ponieważ myślę, że wiele osób tutaj zaczynając nie ma żadnego planu na to, jak to zrobić, nie ma żadnej strategii, nie ma żadnego po prostu tutaj przemyślenia odnośnie tego, co właściwie chcą zrobić, dlatego postaram się właśnie tutaj o tym powiedzieć oraz pokazać, jakie moje sposoby na to, gdzie tych projektów właśnie na takim wczesnym etapie można tutaj szukać. Ponieważ Solana jest taką siecią, która daje naprawdę przeogromne możliwości, jeżeli chodzi o pomnażanie swojego kapitału, ale z drugiej strony jest to sieć także bardzo ryzykowna. No bo widząc takie projekty, jak chociażby Gold, który powstał tutaj zaledwie jakieś tam 2 tygodnie temu i w ciągu tych 2 tygodni dobił on już do ponad 850 milionów dolarów market capu, no to naprawdę jakby tutaj załącza się coś takiego, że po prostu chcemy coś takiego także osiągnąć, tak? Chcemy taki właśnie projekt znaleźć i to jest trochę niebezpieczne, jeżeli chodzi o Solanę, ponieważ trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że na taki jeden projekt, jak właśnie Gold, przypadają setki, jak nawet nie tysiące projektów, które spadły do zera, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o statystyki, to są one po prostu bardzo brutalne i pokazują, że naprawdę większość projektów, która powstaje na Solanie, spada do zera w ciągu kilku minut, kilku godzin, czy tam najwyżej kilku dni, a tylko bardzo nieliczne są w stanie faktycznie odnieść sukces. No i większość osób popełnia ten błąd, że patrzy tylko właśnie na takie projekty, które ten sukces odniosły i po prostu myślą, że jakby znalezienie takiego projektu jest czymś łatwym, że tutaj po prostu trzeba działać, że po prostu wejdą, gdzieś tam poszukają, kupią coś i to taki wynik zrobi, a na Solanie tak niestety nie działa. I moim zdaniem, jeżeli chodzi o Solanę, to w tej chwili jest to sieć taka, powiedzmy, najtrudniejsza do rozgrywania, jeżeli chodzi właśnie o konkurencję, ponieważ jest tutaj masa osób, które są na tej sieci już od dłuższego czasu, masa osób, która po prostu wie, jak tą sieć rozgrywać i po prostu trzeba tutaj szukać sposobów takich mniej konwencjonalnych do tego właśnie, aby po prostu zarabiać. Ok, zanim przejdziemy do konkretów, zacznijmy sobie jeszcze od tego, czym Solana się głównie charakteryzuje, jeżeli chodzi właśnie o sieć oraz sposób jej rozgrywania. A więc pierwszy punkt jest to na pewno dynamika. Ponieważ na żadnej innej sieci projekty nie są w stanie rosnąć aż tak dynamicznie, aż po prostu tak gwałtownie, jak to ma miejsce na Solanie oraz tak szybko spadać do zera albo po prostu gdzieś tam naprawdę zaliczać mocne korekty, jak właśnie na Solanie, gdzie po prostu przepływ tego kapitału, gdzie dynamika rozgrywania tych projektów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i tutaj, aby po prostu działać skutecznie, aby na Solanie tradeować, aby działać tutaj tak bardzo aktywnie, to po prostu potrzeba na to sporo czasu, ponieważ tutaj ten przepływ kapitału jest bardzo dynamiczny. Te projekty potrafią rosnąć w ciągu, nie wiem, godziny, jakieś tam 10x i potem spadać o 90% w ciągu zaledwie kilku minut, więc trzeba naprawdę tutaj na to uważać, trzeba po prostu mieć na to czas oraz poświęcać swoją uwagę, ponieważ jest to sieć, która naprawdę tej uwagi bardzo mocno wymaga. I takim dobrym przykładem właśnie tej dynamiki, o której mówię, jest projekt GPT-2, który tutaj ostatnio pojawił się właśnie na Solanie i tu możemy właśnie zobaczyć, jak to wyglądało. Więc on powstał około godziny 20 i tutaj w ciągu kolejnych gdzieś tam kilku godzin, bo mniej więcej do pierwszej w nocy, urósł on o jakieś 80
X, tak, więc zrobił jakieś 8000%, a następnie w ciągu zaledwie 4 kolejnych godzin spadł on o jakieś 90%. I tak naprawdę to jest właśnie Solana w całej swojej okazałości, gdzie widzimy po prostu, że naprawdę tutaj można sporo zarobić, ale też można naprawdę bardzo szybko po prostu stracić. I trzeba po prostu mieć na uwadze to, że jest to sieć bardzo dynamiczna i ona wymaga od nas sporo uwagi, którą trzeba po prostu tutaj poświęcić. Kolejny punkt to są ogromne wolumeny, których nie możemy zobaczyć na chociażby innych sieciach, takich jak Ethereum czy jakakolwiek inna sieć. Tak naprawdę żadna sieć nie może się równać jakby z wolumenami, które jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie na Solanie. Jeżeli chodzi też o takie mechanizmy tego, jak tutaj właśnie te projekty działają, to jak sobie patrzymy chociażby na sieć Ethereum, no to tutaj często jest tak, że mamy powiedzmy taką pierwszą właśnie dynamiczną falę, na którą ciężko się najczęściej jest załapać. Następnie następuje duża korekta rzędu około tam 70-80% i następnie od tej korekty się potem znowu odbijamy. I często jest tak, że jeżeli ta druga właśnie fala jest większa od pierwszej, no to jest potencjał do tego, żeby ten projekt dalej rósł. Jeżeli ta fala jest mniejsza, no to często potem właśnie projekt spada już bardzo mocno dalej i często się po prostu już nie podnosi. Z kolei jeżeli chodzi o Solanę, to wygląda to bardziej w taki sposób, czyli tutaj dużo częściej mamy tylko tą właśnie jedną falę, po której nie następuje już nic, tylko po prostu jest spadek, tak? Więc mamy te takie bardzo dynamiczne wzrosty na początku i następnie po prostu jest już całkowity zjazd i kapitał przenosi się gdzieś dalej, migruje sobie i dojdzie do kolejnego projektu, ponieważ tych projektów na Solanie powstają tysiące każdego dnia, więc bardzo ciężko jest zatrzymać kapitał w jakimś konkretnym projekcie przez dłuższy okres czasu, więc po prostu trzeba mieć z tego świadomość. Druga rzecz, która charakteryzuje tą sieć, to są na pewno ogromne wolumeny, których nie znajdziemy na innych sieciach. Tutaj chociażby zostając jeszcze przy tym przykładzie właśnie tego GPT-2, możemy zauważyć, że on w ciągu pierwszej doby swojego istnienia miał wolumen na poziomie ponad 188 milionów, przy market capie na poziomie 1,3 miliona, potem właśnie jak tak mocno już spadł. Więc jakby te wolumeny na Solanie są naprawdę ogromne, ale też trzeba mieć świadomość tego, że część tych wolumenów, tak naprawdę duża część na pewno, jest to po prostu jakby zasługa botów, które tutaj właśnie te wolumeny mają kręcić. Ponieważ jak wejdziemy sobie w jakiś taki właśnie projekt, który ma aktualnie spory hype, no to możemy zauważyć, że transakcje pojawiają się przez cały czas, tak naprawdę w sekundę jest tutaj tych transakcji kilka. No i większość z nich też należy właśnie do botów, których celem jest po prostu podkręcanie tego wolumenu, aby po prostu projekt był bardziej widoczny, tak? I na Solanie jest to robić łatwo, ponieważ tutaj są te opłaty bardzo tanie, więc robienie takiego wolumenu po prostu jakimiś tam małymi kwotami jest bardzo łatwe do zrobienia i wiele osób właśnie z tego korzysta. Tutaj chociażby taki projekt jak Gold, który w tej chwili jest takim głównym munerem, jeżeli chodzi właśnie o Solanę, ma tutaj wolumen na poziomie także około 180 milionów dolarów w ciągu ostatniej doby, więc naprawdę no, jeżeli chodzi o inne sieci, takich wolumenów tam nie znajdziemy. No i trzeci punkt, jaki charakteryzuje Solanę, jest na pewno duży chaos. Jest to sieć bardzo chaotyczna, tak jak mówiłem, bardzo dynamiczna i tutaj po prostu działając tak z doskoku i robiąc to, starając się działać tutaj aktywnie, jest to bardzo trudne, ponieważ ten chaos potrafi po prostu czasami naprawdę gdzieś tam przytłoczyć. Często jest też tak, że tutaj wydaje się nam już, że projekt, który kupiliśmy, spadł do zera, już nic z niego nie będzie, a potem się okazuje, że nagle on jakoś magicznie ożywa. Tak więc tak na przykład było z projektem Opus, który dawałem na moją grupę, na Akademię Degena, gdzie właśnie ten projekt sobie rozgrywaliśmy. No ja ten projekt prowadziłem tutaj przy okolicy 1 miliona, potem to kupiłem lekko poniżej 900 tysięcy, no i on później spadł z tego poziomu do wartości poniżej 200 tysięcy dolarów, tak, więc to był to spadek jakieś tam 80%, no i wydawało się już, że tutaj nic z tego nie będzie, że polecił już to całkiem do zera, czyli mieliśmy tą pierwszą falę, spadek i wydawało się, że to już jest koniec, po czym nagle ten projekt tutaj magicznie odbił, w ciągu kilku godzin zrobił on wynik na poziomie około 1300%, potem spadł znowu tutaj poniżej 1 miliona, potem znowu odbił, aby finalnie tutaj od tego momentu, kiedy właśnie wchodziliśmy do ATH, zrobić około 850% zysku. Więc było to właśnie jedno z takich fajniejszych zagrań, które udało się złapać, jeżeli chodzi o grupę. No i to właśnie pokazuje taki ogromny chaos, jeżeli chodzi o tą sieć. Po prostu często jest tak, że nie wiadomo, dlaczego projekt spada, dlaczego rośnie, ten chaos jest duży, czasami po prostu nic nie ma sensu i trzeba po prostu mieć tego świadomość, że tak właśnie ta sieć działa. Przy okazji, jeżeli chciałbyś mieć dostęp właśnie do moich zagrań, czy to na Solanie, czy na Ethereum, czy też na innych sieciach, które będę właśnie rozgrywał w ciągu kolejnych miesięcy, to poniżej w opisie masz informację o tym, co trzeba zrobić, aby właśnie dowiedzieć się więcej, jeżeli chodzi o dostęp do Akademii, ponieważ w tej chwili znowu ten dostęp otwieramy. Można po prostu właśnie sobie to miejsce zaklepać, także poniżej w opisie masz informację o tym, co trzeba zrobić. Tam po prostu trzeba wysłać wiadomość na Telegramie
do odpowiedniej osoby i tam otrzymasz więcej informacji, jeżeli chodzi właśnie o to wszystko, co musisz po prostu wiedzieć o tej grupie. Ok, idąc sobie raz do konkretów, powiedzmy o tym, jakich narzędzi warto jest używać, jeżeli chodzi właśnie o Solanę. No i zacznijmy od tego, gdzie te projekty można właśnie kupować, tak? I takim najprostszym sposobem oczywiście są DEXy. Największym DEXem na Solanie jest Jupiter, gdzie możemy sobie właśnie te projekty kupować. Możemy ustawiać limit ordery, więc jest to fajna opcja dla osób początkujących, ale ja tutaj z tego nie korzystam. Ja korzystam głównie z botów do tradingu, ponieważ działają one szybciej, są gdzieś tam dla mnie bardziej funkcjonalne. Takim głównym botem, jeżeli chodzi w tej chwili o Solanę, jest PinkPunk, z którego korzystam właśnie głównie na tej sieci. Jest to bot telegramowy, tak samo działa jak Banana, jak wcześniej Rediswap. Jest to bardzo prosty bot do korzystania, czyli po prostu sobie w niego wchodzimy, tworzymy nasz portfel, a potem wklejamy jakiś adres kontraktu. Mamy tutaj opcje właśnie do kupowania, do sprzedawania, mamy tutaj limit ordery, mamy także tutaj różne takie opcje wbudowane, jak chociażby ta opcja z wyciągnięciem wkładu, czyli po prostu bot sprzedaje nam połowę pozycji w momencie, kiedy pozycja osiągnie 100% zysku, czyli po prostu gramy już potem bez ryzyka, więc jest naprawdę fajny bot, którego teraz głównie używam. Jeżeli chciałbyś także z niego korzystać, to poniżej w opisie zostawię do niego link, gdzie możesz sobie właśnie tutaj także go tutaj pobrać. No i drugim botem, którego także używam tak już bardziej do typowego tradingu, jest to Padre, ponieważ jest to dużo fajniejsze, jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, efekt wizualny. Mamy tutaj właśnie wykres, mamy bardzo podobny tutaj dashboard jak na giełdach, mamy tutaj opcje do kupowania, sprzedawania, do stop lossów, do take profitów, do gdzieś tam kupowania dipów, więc jest to fajna opcja, z której właśnie teraz także korzystam. Jeżeli chodzi jeszcze o inne platformy, to korzystam z takich platform jak chociażby GMGN, który także ma tutaj właśnie wbudowaną Solanę i ma tutaj masę informacji odnośnie różnych projektów. Jest to także SolScan, który jest po prostu eksplorerem na sieci właśnie Solana, gdzie znajdziemy wszystkie informacje na bieżąco, które tutaj się po prostu dzieją. Używam także Dex Screenera oraz także warto używać jest jakiegoś po prostu checkera do kontraktów. Ja używam tutaj RackCheck, który właśnie sprawdza projekty pod kątem tego, czy nie jest to po prostu jakiś scam. Ok, więc przechodząc już do konkretnych sposobów na szukanie tych projektów, na rozgrywanie ich, to takim pierwszym będzie dla mnie wchodzenie na pierwszej fali, czyli właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że na Solanie najczęściej po prostu ta pierwsza fala jest najbardziej dynamiczna i to ona często daje najwięcej zarobić i często też to jest no, jedyna fala, jaka w ogóle jest, tak? Więc po prostu wejście w niej na wczesnym etapie, nawet jeżeli potem projekt spadnie do zera, tak jak było to między innymi właśnie w tym GPT, daje po prostu możliwość na to, aby na tym zarobić, aby po prostu sobie wyjść, zabezpieczyć zysk i po prostu przejść do kolejnego projektu. Teraz jeżeli chodzi o ten sposób, no to tutaj tych projektów możemy szukać w różnych miejscach, ale głównie tutaj warto skupić się na takich właśnie zakładkach jak trending, na przykład na padle takie coś jest, czyli po prostu mamy tutaj właśnie projekty, które w danym time frame radzą sobie po prostu najlepiej. Możemy sobie zrobić to na nawet jednominutowym time frame, czy na tam jednogodzinnym i po prostu sobie te projekty, i po prostu sprawdzamy właśnie, jakie projekty są w tej chwili popularne, wchodzimy sobie w nie i warto po prostu zweryfikować, co tutaj się dzieje, czy w ogóle warto w ten projekt wchodzić, tak? Takie jeszcze drugim miejscem jest chociażby właśnie GMGN, gdzie także jest zakładka właśnie trending, gdzie możemy sobie właśnie te projekty sprawdzać, co się obecnie dzieje i tutaj od razu mamy także fajnie podany audyt bezpieczeństwa, więc widzimy po prostu takie najważniejsze opcje, które powinny tutaj być właśnie odhaczone, jeżeli chodzi o po prostu tą kwestię takiego już stricte kontraktu, czy na przykład złożenia holderów. Możemy sobie także wejść na SolScana, zobaczyć tutaj także kilka jeszcze innych rzeczy, żeby po prostu mieć pewność, czy w ogóle w ten projekt wchodzi, czy też nie, a więc wchodzimy sobie powiedzmy tutaj na właśnie SolScan. Patrzymy sobie w pierwszej kolejności na przykład na rozkład holderów, patrzymy po prostu, czy któryś z nich nie ma dużo supply, tak, tutaj widzimy na przykład, że największy holder ma około 1,67% supply, więc nie jest to duża wartość. Widzimy także, że token owner ma tutaj właśnie 1%. Jeżeli chodzi właśnie jeszcze o twórcę tokena, to możemy sobie także tutaj właśnie wejść w niego, zobaczyć jak to wygląda z jego perspektywy i tutaj po prostu możemy sobie teraz wejść tutaj w niego, ale jeżeli tutaj nie będzie go podanego właśnie w holderach, to możemy sobie wejść tutaj także w metadata, następnie tutaj kopiujemy sobie ten adres, czyli update authority. Wchodzimy sobie tutaj w ten adres. Następnie wchodzimy sobie tutaj w transfers i możemy zobaczyć na przykład właśnie jego ostatnie poczynania, to co on robi. Także możemy tutaj właśnie wybrać z tej lupki pod action, różnego rodzaju właśnie konkretne akcje. I to, co tutaj widzę od razu, to fakt, że stworzył on tak naprawdę dwa tokeny, ponieważ stworzył on ten token DROG oraz później stworzył on także, także SPL token, więc to jest od razu jakiś tam, powiedzmy taka żółta flaga, że stworzył on dwa projekty pod rząd, więc jakby no, nie wiadomo dlaczego. Możemy sobie jeszcze właśnie tutaj wejść w portfolio, widzimy, że trzyma on ten token DROG cały czas. Następnie warto ten token przepuścić jest właśnie przez RackCheck, aby zobaczyć, co tutaj się po prostu dzieje. No i tutaj mam kilka ostrzeżeń odnośnie tego projektu. Widzę, że jest on niebezpieczny, więc takie projekty po prostu często najlepiej jest unikać, w ogóle w nie nie wchodzić. No i warto jeszcze wejść sobie na platformę GMGN, sprawdzić sobie właśnie ten kontrakt tutaj i zobaczyć sobie właśnie te kwestie bezpieczeństwa, czy tutaj widzimy na przykład, że no, płynność jest spalona, że top holderzy są tutaj ok rozłożeni, bo jest tylko 12,5%, jeżeli chodzi o top 10.
no ale widzimy, że tutaj jest możliwość właśnie blacklistowania oraz także jest możliwość mintowania kolejnych tokenów, co właśnie pokazywało nam także tutaj na RackCheck, więc taki projekt po prostu warto jest uniknąć i po prostu szukać sobie gdzieś tam jakiegoś kolejnego, który po prostu będzie tutaj wyglądał lepiej, tak? Więc jakby wchodzimy sobie w to, jeżeli wszystko się zgadza, no to możemy szukać jakiegoś po prostu tutaj wejścia, no i po prostu starać się właśnie wejść jak najwcześniej w taki projekt, żeby na tą pierwszą falę się załapać i następnie to, co warto jest właśnie zrobić, to po prostu najszybciej, jak to możliwe, wyciągnąć swój wkład, tak? Czyli powiedzmy, że udało nam się wejść, nie wiem, byliśmy na tyle szybko, że wyszliśmy gdzieś tutaj, projekt zrobił nam jakieś, nie wiem, już powiedzmy nawet te 300% zysku, to po prostu warto jest sprzedać chociażby właśnie ten nasz wkład początkowy, albo po prostu 50% pozycji i po prostu grać sobie właśnie tym Moonbugiem już bez ryzyka, ponieważ jak tam pokazywałem wcześniej, te projekty potrafią szybko bardzo rosnąć, ale potem też gwałtownie spadają, więc tutaj wyjęcie tego wkładu to jest kwestia kluczowa. Oraz także kluczową kwestią w tego typu podejściu jest zarządzanie ryzykiem, a więc wchodzenie za małą część swojego kapitału, ponieważ to jest także błąd, który wiele osób popełnia, tak? Czyli powiedzmy, że ktoś tutaj dysponuje kapitałem na Solanie rzędu $1000 i na przykład często w takie właśnie projekty na bardzo wczesnym etapie, które dopiero gdzieś tam powstały, potrafi wchodzić na przykład za jakieś $100, co stanowi 10% jego całego kapitału, tak? Więc jakby to jest zdecydowanie za dużo. Moim zdaniem jakby granie właśnie w ten sposób, gdzieś tam na takich projektach na bardzo wczesnym etapie, to najlepiej jest po prostu robić to maksymalnie za 1-2% swojego portfolio oraz także stosowanie stop lossów oraz take profitów, aby po prostu gdzieś tam sobie to jak najbardziej automatyzować, tak? Więc powiedzmy, że znajdujemy taki właśnie projekt, który chcemy wejść, weźmy sobie na przykład tego już Onyx, więc po prostu trzeba sobie ustalić konkretną strategię odnośnie tego właśnie, jak te projekty wchodzisz za jakąś część kapitału. Warto także sobie ustawić właśnie ten take profit, czy na przykład stop loss, czy na przykład założenie, że stop loss ustawiasz na poziomie 50%, natomiast take profit ustawiasz sobie na poziomie 100%, tak? Więc jakby tutaj, mając tutaj właśnie taki stosunek 1 do 2, przy powiedzmy 10 zagraniach, gdzie połowa ci wejdzie, a połowa nie, po prostu i tak będziesz na plusie, ponieważ statystyka będzie na twoją korzyść, więc tutaj chodzi po prostu o to, żeby właśnie sobie to jak najlepiej poukładać i od początku po prostu wiedzieć, w jaki sposób chcesz to rozgrywać. No i także mieć świadomość tego, że jest to sposób, który po prostu jest czasochłonny. Okej, sposób drugi na to, jak tych projektów szukać, to jest po prostu śledzenie smart money. A więc chodzi po pierwsze o to, aby znaleźć portfele, które są skuteczne, które mają gdzieś tam historycznie dobre zagrania oraz następnie po prostu śledzić ich poczynania i gdzieś tam wchodzić także za nimi. Cały czas pamiętając o tej kwestii właśnie związanej z zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem kapitałem, co na Solanie po prostu jest kluczowe. I takie portfele dzisiaj bardzo łatwo jest już znaleźć, do tego najlepiej użyć z platformy właśnie GMGN. I tutaj po prostu możemy zrobić sobie to w ten sposób, że wchodzimy nawet w tutaj zakładkę Discover, następnie wchodzimy tutaj w Smart Money, no i właśnie mamy podane tutaj portfele, które w ciągu ostatniego gdzieś tam tygodnia wykręciły najlepsze wyniki, tak? Więc wchodzimy sobie taki właśnie tutaj na przykład portfel i patrzymy, jak to u niego wygląda właśnie pod kątem najlepiej tutaj takiego całkowitego właśnie wyniku. Ja zawsze patrzę sobie właśnie tutaj głównie na to, aby wiedzieć po prostu, jak tak całkowicie ten portfel sobie radzi. Jeżeli tutaj jest jakaś kwota po prostu na plus, to taki portfel warto jest moim zdaniem właśnie obserwować, tak? Więc po prostu szukamy sobie takich portfeli. Powiedzmy, że tutaj właśnie jest jakiś portfel, który ma historycznie prawie $60,000 zysku na Solanie. Następnie wchodzę sobie na platformę Shallow App, która jest bardzo fajnym właśnie narzędziem do przechowywania portfeli, do ich śledzenia. No i tutaj sobie po prostu ten portfel dodaję, czyli wklejam sobie tutaj właśnie ten adres, jakoś sobie go nazywam, przykład Smart Plus 50,000 i następnie dodaję sobie go do konkretnej listy, którą po prostu chcę mieć. W tym przypadku byłoby to właśnie lista związana z Solaną. Tu jeżeli chodzi o to narzędzie, to mamy także zakładkę Discovery, gdzie możemy sobie właśnie poszukać także publicznych list, które są głównie skupione właśnie na Solanie, tak? Więc powiedzmy, że tutaj są właśnie jakieś takie listy jak Memcoin Millionaires, gdzie możemy sobie właśnie wejść, no i zobaczyć po prostu, jakie tutaj są portfele. To akurat są portfele głównie na Base oraz na ETH, ale jest sporo innych portfeli, jak na przykład tutaj właśnie Solana High Win Rate, gdzie możemy właśnie takie portfele po prostu znaleźć. Powiedzmy, że możemy sobie taki portfel tutaj skopiować, wrócić sobie znowu na GMGN, wkleić go sobie tutaj, zobaczyć, jak on sobie radzi. Widzimy, że jest to bardzo dobry portfel, ma tutaj ponad $280,000 zysku, więc taki portfel prawdopodobnie warto jest po prostu śledzić i następnie po prostu sprawdzamy sobie właśnie, co te portfele konkretnie kupują, co sprzedają. Jeżeli widzimy po prostu, że jakieś portfele kupują jeden projekt, jeżeli widzimy przykładowo, że kilka portfeli kupuje jakiś jeden projekt, to prawdopodobnie jest to coś, czy możemy także się zainteresować, jaki projekt sobie potem po prostu sprawdzić, kopiujemy sobie właśnie ten link, wracamy znowu sobie do na przykład GMGN, no i znowu sprawdzamy po prostu, czym ten projekt jest, jak to wygląda, od kiedy on jest na rynku już, sprawdzamy sobie także tutaj tą kwestię bezpieczeństwa i po prostu decydujemy o tym, czy w taki projekt chcemy wchodzić, czy też nie. Okej, sposób trzeci to jest Twitter oraz Telegram, czyli poszukanie projektów właśnie w tych miejscach, głównie po prostu śledząc odpowiednie osoby, które działają aktywnie na Solanie. I z uwagi na to, że Solana jest taką siecią bardzo specyficzną, to także tutaj community jest bardzo specyficzna,
specyficzne i po prostu są konta na Twitterze czy na Telegramie, które zajmują się tylko i wyłącznie Solaną i także właśnie postują o różnych projektach. Często po prostu możemy tam znaleźć ciekawe okazje również właśnie dla siebie. I aby takie konta w ogóle znaleźć, takim sposobem, który ja ogólnie stosuję, jest takie podejście polegające na tym, że w pierwszej kolejności szukamy sobie projektu, który zrobił jakiś dobry wynik w ostatnim czasie. Weźmy sobie na przykład tego Goata i weźmy sobie przykładowo taki projekt jak tutaj ten projekt 89, który widzimy tutaj, że wykręcił naprawdę spektakularny wynik w ciągu ostatniej gdzieś tam doby. I teraz wchodzimy sobie na przykład właśnie na Twitter i wpisujemy sobie w wyszukiwarkę właśnie jego ticker, poprzedzamy go dolarem i sprawdzamy po prostu, kto o nim pisał oraz kiedy. Po prostu pojawiają się tutaj konta, które widzimy już, że działają stricte na Solanie, tak? Tutaj widzimy jakiegoś takiego osobnika i następnie po prostu sprawdzamy sobie właśnie, kto o tym pisał, kiedy o tym pisał, sprawdzamy sobie ich profile, patrzymy, czy piszą oni głównie właśnie o Solanie, czy to był tylko jakiś tam jednorazowy właśnie post i patrzymy po prostu, czy warto takie konta jest śledzić. Następnie wchodzimy sobie tutaj w te trzy kropeczki i tworzymy sobie po prostu jakąś konkretną listę, na którą właśnie możemy dodawać sobie te konta. Ja przygotowałem taką listę właśnie jak Solana Degens, gdzie po prostu dodaję właśnie osoby, które piszą stricte o Solanie, które piszą o projektach na Solanie. Staram się właśnie tych kont mieć coraz więcej, dodawać sobie tutaj do tej listy, aby po prostu wiedzieć, co się w tej chwili na Solanie dzieje i po prostu, aby mieć to bardziej wyselekcjonowane, ponieważ wchodząc po prostu na Twitter, na główną tablicę, ciężko znaleźć jakieś takie konkretne informacje odnośnie tego, co nas interesuje, tak? A w ten sposób właśnie gdzieś tam po prostu sobie te konta selekcjonując, wybierając właśnie tą listę, możemy po prostu mieć ekspozycję na to, co konkretnie dzieje się na tej sieci, więc to jest naprawdę dobry sposób, z którego warto jest korzystać i często tutaj można znaleźć fajne okazje naprawdę na wczesnym etapie, szczególnie śledząc konta takie mniejsze, to nie chodzi tylko o to, żeby jakieś tam konta takie śledzić duże, takie mainstreamowe, ponieważ to jest łatwiejsze, ale właśnie szukanie takich kont, które mają mało obserwujących, ale które właśnie na Solanie działają, jest czymś, co często może dać nam sporą przewagę, ponieważ te konta często naprawdę dają bardzo fajne kole, bardzo fajne sygnały, a nie są one jakoś tam bardzo popularne, więc po prostu możemy mieć ekspozycję na te projekty dosyć wcześnie. Okej, więc to są takie trzy główne sposoby, których można używać, jeżeli chodzi właśnie o Solanę, aby tych projektów wyszukiwać, aby gdzieś tam sobie je rozgrywać. To, co powiem jeszcze raz na koniec, na pewno fakt, że Solana jest to sieć, gdzie trzeba po pierwsze mieć na nią sporo czasu, a po drugie odpowiednio zarządzać swoim kapitałem oraz ryzykiem, ponieważ tutaj to, że po prostu na którymś zagraniu się straci, jest niemal pewne, tak? Nie da się na tej sieci nie tracić, ponieważ jest ona zbyt chaotyczna, zbyt dynamiczna, dlatego trzeba tym swoim kapitałem odpowiednio zarządzać oraz także zarządzać dobrze ryzykiem, ponieważ to jest właśnie kluczowe, jeżeli chodzi o to. No i to jest także sposób na to, żeby się po prostu nie wyzerować bardzo szybko, bo na Solanie jest o to łatwo. Więc dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeszcze raz przypominam, że jeżeli chciałbyś dołączyć do mojej grupy, gdzie właśnie dzielę się swoimi zagraniami, tym, co po prostu robię na rynku, tym, jakie projekty wchodzę, to poniżej w opisie masz właśnie informacje na ten temat, masz tam porane krok po kroku, co trzeba zrobić, aby po prostu dowiedzieć się więcej. Oraz także wszystkie linki z tego materiału, które gdzieś tam używałem, wszystkie jakieś te narzędzia, czy też boty, będą także podane w opisie poniżej. Także dzięki za obejrzenie i widzimy się już kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć!